Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jesteśmy w bardzo szczególnym miejscu. Jesteśmy w szpitalu na Józefowie. No i rozmawiamy z gościem i mamy chyba bardzo dobre informacje. Hrabia Zdzisław Radulski wraca do zdrowia i jutro ze szpitala wychodzi. Dzień dobry Panie Hrabio. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry kochanym moim kibicom. Dzień dobry. Chciał Pan powiedzieć przede wszystkim to, że został ugoszczony tutaj w szpitalu perfekcyjnie, że była bardzo miła obsługa i świetne leczenie. Chyba tak. No, dokładnie. Bardzo zostałem przyjęty, elegancko zoperowany. Otwierali mi głowę, krwiaka usuwali, bo miałem potężnego krwiaka, gdzie już równowagę traciłem. No i dzięki interwencji tu lekarzom na Józefowie został to miejsce oczyszczone z krwiaka i dzisiaj się już czuję dobrze, no bo jutro wychodzę ze szpitala. Wreszcie do Radomiaczka można. Wreszcie wychodzę do Radomiaka. Panie Hrabio, czy docierało do Pana takie wsparcie ze strony kibiców, ze strony zawodników, bo to wsparcie było gdzieś tam w internecie czy wszędzie, bardzo duże? Docierało i za to mam, kochani kibice, bardzo dziękuję. Naprawdę wszystko wiem, bo mi wszyscy piłkarze donosili i kibice. Za to mam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Panie Hrabio, taki był wzruszający moment na jednym z ostatnich meczów, gdzie komunikat został wygłoszony właśnie specjalnie od Pana, tutaj nagrany przez Marka Nowaka, przez speakera zawodów. Taki bardzo wzruszający moment i wiem, że kibice też bardzo wtedy jakby takie duże wsparcie okazali, żeby jak najszybciej Hrabia wracał do zdrowia. Tak, ja im za to dziękuję, bo naprawdę czułem to wsparcie i co dzień naprawdę czułem się lepiej. Naprawdę się czułem lepiej właśnie ze względu na wsparcie moich kochanych kibiców. Panie Hrabio, a jak tutaj przebiegał sam pobyt w ogóle w szpitalu? No, w jakiej atmosferze upływał? No, bardzo mile, bardzo byłem mile przyjęty i przez panie pielęgniarki, przez cały personel lekarski. Naprawdę czułem się tutaj, no bardzo dobrze się czułem, naprawdę na każdym kroku odczuwałem to, że jestem tu mile widziany i elegancko, znaczy prawidłowo leczony. Nawet przez fizjoterapeutów, którzy mnie znali, bo część uczyłem, jak uczyłem w szkole medycznej, a potem na Politechnice, no to część ich tego uczyłem. Czyli dobrze ich pan Hrabia nauczył, skoro teraz dobrze pana Hrabiego wyleczyli. No bardzo dobrze. No wspólnie z personelem lekarskim, z personelem rehabilitacyjnym, z paniami pielęgniarskim, naprawdę byłem ekstra leczony i dlatego jutro już wychodzę, kochani kibice, do Was. Wychodzę na meczu, na Radomiaka będę chciał być. Panie Hrabio, czyli od razu wraca Pan do pracy z zespołem, bo tu robi się coraz zimniej, ktoś musi napar z dzikiej róży zrobić dla zawodników. Na pewno tak i obiecuję, że zrobię. Pan Hrabia Zdzisław Radulski, jak widać, w bardzo dobrym zdrowiu był Państwa i moim gościem. Życzymy jak najszybszego, takiego pełnego, stuprocentowego powrotu do zdrowia. No i widzimy się w niedzielę na meczu z Gryfem Wejherową. No, na pewno tak. I ja jeszcze raz tą drogą chciałbym kochanym kibicom, najlepszym na świecie podziękować, że kiedy potrzebowałem pomocy, od was miałem. Kibice zawsze bardzo mocno to podkreślali, że hrabia Zdzisław Radulski jest legendą Radomiaka i to wsparcie było cały czas ogromne. Zgadza się. Ja to czuję sobie w sercu swoim, że tak jest, jak oni. To często mówią, bo przewija się dziesiątki dziennie tu u mnie na rehabilitacji. I za to wam wszystkim dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję Panie Hrabio za rozmowę, za zaproszenie. Hrabia Zdzisław Radulski był Państwa i moim gościem. Pozdrawiamy.